Nasze dzisiejsze rozważania poświęcimy tematowi, co do którego sporo osób co jakiś czas zadaje mi pytanie. Brzmi ono mniej więcej tak, czy samobójca może być zbawiony? Uczciwie odpowiem na początku naszych rozważań, że po prostu nie wiem. A nie wiem nie dlatego, że ktoś popełni samobójstwo, tylko dlatego, że nie wiem, jakim był człowiekiem. Nie mam pojęcia, kim był, co robił. Nie mam pojęcia, czy przyjął zbawienie w Jezusie Chrystusie. A bez tych wszystkich informacji trudno cokolwiek powiedzieć. Sugestia tych ludzi na ogół jest taka, że powodu właśnie samobójstwa, czyli pozbawienia życia samego przez samego siebie, taki człowiek musi być potępiony. Pytanie, na jakiej podstawie ktoś tak sądzi? Czy gdzieś znajdujemy asumpt w Biblii oczywiście do takich właśnie wniosków? Ja, kiedy czytam Biblię, to szczerze mówię, nie znajduję wprost żadnej odpowiedzi na temat tego, jaki los czeka samobójców. Posłużę się tylko pewnym wersetem, który powinien nam w jakiś sposób pozwolić mieć dystans do bardzo łatwych ocen, które tworzymy, patrząc na pewne osoby i mając pewne przekonanie, że właśnie to, co widzimy, jest prawdziwe. Otóż w pierwszym liście apostoła Pawła do Koryntian, w rozdziale 4, w 5 wersecie czytamy: przeto nie sądźcie przed czasem, dopóki nie przyjdzie Pan, który ujawni to, co ukryte w ciemności i objawi zamysły serc, a wtedy każdy otrzyma pochwałę od Boga. Przyznajmy, że werset, który czytaliśmy, no przynajmniej powinien wstrzymywać nas przed ostatecznymi ocenami. Oczywiście to nie oznacza, że nie mamy prawa, patrząc na ludzi, na ich życie, przyglądać się, jakie wydają owoce i na tej podstawie oczywiście podejmować pewne decyzje, także ważne dla tych ludzi przecież. Ale w tym przypadku apostoł Paweł mówi, że jednak nasze spojrzenie na rzeczywistość, w której żyjemy, zawsze powinno zakładać, że mylimy się po prostu, że możemy się mylić. Oczywiście to, że się mylimy, jest po części ludzkie, ale z drugiej strony im bliżej Boga żyjemy, tym tych pomyłek powinno być mniej. Ale to dlatego właśnie, że patrząc na Słowo Boże, potrafimy zachować pewien dystans wobec tak szybko czasami tworzonych ocen. Jak to jest z tymi samobójcami? No, myślę, że kilka kwestii się tutaj pojawia, które warto omówić. Pierwsza sprawa to przyczyna. Jaka jest przyczyna samobójstw? I oczywiście nie ma jednej odpowiedzi. No tu jest sama paleta odpowiedzi. Począwszy od samotności, nieumiejętności, dawania sobie rady z różnego rodzaju problemami w życiu. Możemy wspomnieć o ogromnym obciążeniu, które takim psychicznym, duchowym, które niektóre osoby przeżywają. No oczywiście nie możemy wykluczyć sytuacji, w której ktoś jest chory psychicznie, bo i takie sytuacje się zdarzają. No ale takiego przypadku nie będziemy tutaj omawiali. Nie jestem w stanie omówić wszystkich przyczyn, zresztą nie wiem, czy jesteśmy w ogóle w stanie wszystkie przyczyny podać. Ale zawsze jest jakaś przyczyna, dla której człowiek porywa się na własne życie. I może tak się zdarzyć, że kiedy czasami poznajemy przyczynę, to jesteśmy zdumieni, że ona jest po prostu taka banalna. No ale banalna jest dla nas. A nie jest banalna, czy też nie była banalna dla osoby, która nie była w stanie sobie poradzić po prostu z tym problemem. I to jest pierwsza sprawa, o której musimy pamiętać. Nigdy nie sądźmy ludzi własną miarą. Zarówno w sensie pozytywnym, jak i negatywnym. Co to znaczy? To znaczy,
W sensie pozytywnym oznacza to, że jeżeli ja sobie daję radę z czymś, to inni też muszą. Nieprawda. W sensie negatywnym nasza ocena ludzi jest następująca. Jeżeli ja tak, a nie inaczej postępuję, to inni również tak, a nie inaczej w domyśle źle postępują. Nieprawda. Więc kiedy patrzymy na ludzi, którzy popełnili samobójstwo, to nawet jeśli poznajemy przyczynę tego samobójstwa, to naprawdę nie jest tak prosto zrozumieć, co ten człowiek przeżywał. Nawet jeżeli przyczyna jest bardzo podobna do naszych przeżyć, którymi dajemy sobie radę i to czasami bardzo świetnie, to nie oznacza, że ten człowiek dawał sobie radę i to nie oznacza, że te rzeczy, które przeżywał, były identyczne z tym, co my przeżywamy. Naprawdę ludzie potrafią przeżywać straszne rzeczy. To jest zdumiewające, kiedy rozmawiam z ludźmi wierzącymi, co ci ludzie przeżywają. Niektórzy z tych ludzi modlą się o śmierć. Tak. Są takie osoby, wierzące osoby, które zostały postawione w takich sytuacjach, kiedy zaczynają się modlić o własną śmierć. Nie widzą po prostu innego rozwiązania. Czasami zdarza się to w małżeństwach chrześcijańskich, kiedy zarówno mąż, jak i żona nie widzą rozwiązania. Nie biorą pod uwagę rozwodu, nie biorą pod uwagę nawet separacji, nie biorą pod uwagę możliwości rozejścia się i w związku z tym, że nie widzą najmniejszej szansy na poprawę relacji między sobą a współmałżonkiem, zaczynają się modlić o śmierć. Jestem przekonany, że niektóre z tych osób, nie znam takiego przypadku, ale niektóre z takich osób po prostu popełniły samobójstwo. Tak łatwo jest teraz krytykować takie osoby, tak łatwo jest mówić, że dopuściły się jakiegoś strasznego zła. To nie jest takie proste, jak się komuś wydaje. Są osoby w kościołach, które przeżyły z wierzącymi ludźmi tak potworne historie, że kiedy się słucha tego, to człowiek się zastanawia w ogóle, o co chodzi w tym kościele. Co to w ogóle się dzieje w tych kościołach? A jak zdarza się, że taki człowiek popełni samobójstwo, to oczywiście ci sami, którzy przyczynili się do tego strasznego stanu tego człowieka, teraz zaczynają go krytykować. I zaczynają mówić, że na pewno jest potępiony, bo tak nie postępuje Boży człowiek. Wiecie, ja wam powiem, że ja na miejscu tych ludzi bym po prostu nic innego nie robił, jak do końca życia chodził we włosienicy i Boga prosił o przebaczenie, bo to, co zrobili z tym człowiekiem, jest nieprzebaczalne. I być może rzeczywiście jest nieprzebaczalne. Ja tego nie wiem. Nie staję w pozycji Boga. Nie wiem, jak Bóg rozstrzygnie taką czy inną kwestię. Jak czytaliśmy, po prostu pewne rzeczy są ukryte w ciemności. Muszą być ujawnione, będą ujawnione, ale we właściwym czasie. I być może dopiero wtedy, kiedy Pan powróci. Ale nie zawsze tak jest. Czasami Bóg ujawnia pewne rzeczy już teraz, tutaj. Ma prawo, w końcu jest Bogiem. Są sytuacje, kiedy młodzi ludzie, nawet dzieci, wierzących rodzinek, podkreślę to, znaczy to wierzących, to raczej powiedzmy w tak zwanych wierzących rodzinach, przeżywają naprawdę nieprawdopodobne historie. No, znam osobiście takie przypadki. Nikt by nie uwierzył, że ludzie, którzy są ich rodzicami, są ludźmi wierzącymi. To jest coś tak potwornego, co te dzieciaki przeżywają. Szczerze mówiąc, brak mi słów, żeby kontynuować tą wypowiedź. Ale to jest niepojęte. Zdarza się, że dzieci popełniają samobójstwo. Zdarza się, po prostu się zdarza. A spróbujmy to wszystko przenieść na grunt świata. No tam to jest po prostu już szaleństwo kompletne. Dlatego, że tam nie ma żadnych hamulców. Tam nie ma żadnych ograniczeń. Zdarza się, że ludzie
ludzie za przyczyną swoich decyzji przestają żyć. Ale to nie było samobójstwo. Po prostu przesadzili. Wcale nie chcieli się zabić. Albo wypili za dużo, albo wzięli za dużo narkotyków, albo za dużo leków, albo przesadzili z fantazją i niestety skoczyli do wody na przykład zbyt dużej wysokości, nie przewidując, co się może stać. Dla wielu ludzi patrzących z boku to jest prosta odpowiedź. Samobójstwo. Zabił się. Ale to nie było to akurat samobójstwo. Wypadek. Ale kto to udowodni? Kto to sprawdzi? Nie ma już tego człowieka, on już nie żyje. Co zrobić w ogóle z tym zjawiskiem? Jak postąpić? No przede wszystkim musimy pamiętać, że jeżeli natknęliśmy się na taki przypadek, być może był w naszym kościele, w naszym zborze, być może gdzieś w sąsiedztwie, być może gdzieś w jakiejś rodzinie wierzącej, jaką powinniśmy zająć postawę? No przede wszystkim nigdy nie powinniśmy podnosić głosu i mędrkować, wołając, że to kara boska, sąd Boży, albo z takim przekonaniem, pewnością mówić do wszystkich, że no ten człowiek to jest potępiony, bo tak mówi Słowo Boże. A gdzie tak mówi Słowo Boże? Może ktoś łaskawie pokaże mi to palcem, w którym miejscu tak mówi Słowo Boże, bo ja nie znajduję tego. Nie ma takiej informacji w Słowie Bożym. Druga rzecz niezwykle ważna. Powinniśmy być niesamowitą pociechą, podporą dla tych, którzy przeżywają tą tragedię. Bo przecież zostali ludzie, przecież został mąż, żona, dzieci, rodzice, wierzący bracia i siostry. No ktoś został, kto cierpi, kto wymaga, żeby się nad nim pochylić, żeby się o niego zatroszczyć. Żeby po prostu być z tym człowiekiem, poświęcić mu trochę czasu. Może czasami trzeba wziąć urlop, 1-2 dni, tylko po to właśnie, żeby pobyć z takim człowiekiem, żeby z takim człowiekiem porozmawiać, żeby go pocieszyć. No to jest klasyczne duszpasterstwo. Nigdy nie mędrkować, nigdy się nie wymądrzać, nigdy nie chodzić w glorii tych, którzy wiedzą najlepiej i którzy już osądzili, bo Pan im powiedział, że tak, a nie inaczej stało się z tym człowiekiem z takiej czy innej przyczyny. Ja w ogóle jestem zdumiony, że w Kościele mamy tylu mądrych w cudzysłowie ludzi. Raczej powiedziałem mądrych inaczej. Bo gdyby byli naprawdę mądrzy, to Kościół dzisiaj wyglądałby nie tak, jak wygląda, ale naprawdę wyglądałby inaczej. Trzecia rzecz. Trzeba by się zapytać samego siebie, czy ja nie przyczyniłem się do tego wydarzenia. Co zrobiłem takiego, co mogło tego człowieka doprowadzić do takiego stanu? Każdy powinien się uderzyć w piersi. Niestety w kościołach czasami nie okazujemy sobie miłości, ale potrafimy dopiec sobie do żywego. Czasami w kościołach naprawdę zachowujemy się w sposób skandaliczny, nawet podły, a później mówimy, no jak człowiek mógł tak postąpić, czyli na przykład jak on mógł sobie życie odebrać. A co miał zrobić? Co miał zrobić, że nie był tak twardy na przykład jak ja? Ja jestem twardym człowiekiem. Niektórzy z tego powodu mają ze mną problem, ale ja jestem twardym człowiekiem. Dam sobie radę w wielu sytuacjach. Dzięki Bogu oczywiście, bo kiedyś taki nie byłem. Ale wiem, co przeżywam i wiem, co ci ludzie mogą przeżywać. I nigdy bym się nie ośmielił tych ludzi oskarżyć i tych ludzi potępić. Jeśli już, to bym płakał z płaczącymi, bo ja wiem, co ci ludzie przeżywali i wiem, co ci ludzie przeżywają. Czwarta rzecz, o której powinniśmy pamiętać. Powinniśmy z naszych kościołów usunąć przeszkody. Przeszkody, które nie pozwalają, aby ludzie żyli w miłości, aby ludzie żyli w pojednaniu. Powinniśmy po prostu pokutować. Wyrzucić ze swoich kościołów wszystko to, co sprawia, że ludzie czują się obco,
że ludzie czują się jednostkowo, że ludzie czują się poza nawiasem. Ja boleję bardzo nad tym, że w tych naszych dzisiejszych nowoczesnych kościołach nie ma klasycznego duszpasterstwa. Ono jeszcze 50-100 lat temu funkcjonowało. Jeszcze szczątkowo funkcjonuje w kościołach luterańskich. Ale w kościołach ewangelicznych praktycznie nie istnieje. Nie ma czegoś takiego. O, bracie, nie płacz, nie martw się. Człowiek jest zapłakany, rozczęsiony, bo mu zmarła matka, żona. Chwała Bogu, jest już u Pana. No co za durniem trzeba być, żeby w taki sposób reagować na nieszczęście drugiego człowieka. A czy Biblia nie mówi o tym, że mamy płakać z płaczącymi? No ja tak czytam Biblię. Klasyczne duszpasterstwo mówi o autentycznej żałobie. Prawdziwej żałobie. Że to co? Że katolicyzm? No, jak ktoś tak rozumuje, to nawet szkoda, żeby odsłuchiwał tego, co mówię. Nie. Potrzebna jest żałoba. Wspólna żałoba. Żałoba oznacza, że po prostu z płaczącymi płaczemy. Że z tymi, którzy wyciągają wnioski, siadamy do rozmowy po to, żeby ustalić pewne proste rzeczy, aby się nie przydarzyło na przyszłość. Pokutujemy również, bo sami przyłożyliśmy być może rękę, a na pewno, jeżeli to się zdarzyło w jakiejś społeczności, to w jakimś sensie cała społeczność przyłożyła rękę do takiego czy innego wydarzenia. Nie jest prostą rzeczą wyciągać ludzi z depresji. No tak, jak ktoś wymyśli, że są demony depresji i wystarczy się tylko pomodlić i pohuczać nad kimś i po problemie, no to nawet nie warto z takim człowiekiem rozmawiać, bo wsiano w głowie. Proces wychodzenia z depresji jest trudny, bardzo trudny. I trzeba się poświęcić. W jakimś sensie cały zbór powinien współpracować w tym dziele. Przecież po to jesteśmy. Kościół jest w jakimś sensie szpitalem, w którym ludzie mają być leczeni i doprowadzani do zdrowia. A później są tymi, którzy sami innych prowadzą, mając za sobą już naprawdę niesamowite doświadczenia. Potrafią być znakomitymi terapeutami, duchowymi terapeutami wobec tych, którzy potrzebują takiej pomocy, bo to przeżyli po prostu, wiedzą jak to boli, wiedzą jak to funkcjonuje. Samobójstwo jest tragedią, niewątpliwą tragedią. Ale samobójstwo nie kończy istnienia człowieka. Przecież człowiek nadal żyje. Tacy jesteśmy pewni, że jest potępiony? Ja nie jestem taki pewien. Ja wam powiem więcej. Jestem pewien, że wielu samobójców cieszy się społecznością z Chrystusem. Jestem tego pewien. A jestem tego pewien, ponieważ znam ludzi. Ponieważ wiem, jacy są ludzie. Ponieważ wiem, jak czasami człowiek potrafi być kruchy. Jak czasami człowiek potrafi być delikatny, a jak brutalnie potrafimy z tymi kruchymi, delikatnymi ludźmi postępować w swojej pysze, głupocie, braku przygotowania do takiej normalnej, duszpasterskiej pracy. Kto dzisiaj o tym myśli? Dzisiaj wszystko jest heja, heja. Dzisiaj wszystko jest instant. W jednym momencie pozbawiamy się chorób, w jednym momencie pozbawiamy się depresji, bo to wszystko demony. Straszne. Niepojęte. Straszne i niepojęte. Zmieńmy swoje myślenie, bo krzywdzimy ludzi. A ludzie to jest to, co w Kościele jest najcenniejszego. Możemy mieć piękne budynki i niektóre zbory mają piękne budynki. Ale kiedy się wchodzi do tych budynków, kiedy się jest na nabożeństwie, jest zimno. Jest przerażająco zimno. W takiej atmosferze nie pojawi się miłość, a ci, którzy szukają pomocy, nie znajdą jej. Lepiej się spotykać pod chmurką w lesie,
we wspaniałym gronie świętych ludzi. I wcale nie mówię tutaj o tym, że jestem zwolennikiem tak zwanych kościołów domowych, bo większość z tych kościołów to żadne kościoły. Chociaż są prawdziwe domowe kościoły, święte. Ja zachęcam wszystkich, żeby po prostu, zanim się odezwiemy, zanim wyrazimy swoje zdanie, abyśmy po prostu poddali się chwili refleksji i jednak zwrócili się do Chrystusa, który jest Zbawicielem, także tych, którzy nie dają sobie w życiu rady.